W Stanach Zjednoczonych od 2022 roku obowiązuje ustawa o zapobieganiu przymusowej pracy Ujgurów. Ujgurzy to lud muzułmański zamieszkujący południowe Chiny i ten lud jest aktualnie w Chińskiej Republice Ludowej pacyfikowany, podobnie jak inne ludy, które nie są Chińczykami, na przykład Tybetańczycy. Ta ustawa wprowadza gigantyczne problemy dla firm, które chcą zaimportować do Stanów Zjednoczonych zagraniczne produkty. Ostatnio ofiarą, że tak mogę powiedzieć, tej ustawy stał się Volkswagen, któremu Urząd Celny Amerykański zablokował dostawę 13 tysięcy samochodów, głównie marek Audi, Bentley i Porsche. A najlepsze jest to, że tych samochodów nie wyprodukowano w krainie Ujgurów. Natomiast wygląda na to, że te samochody zawierają chip, który został wyprodukowany w Chinach, właśnie tam, na południu, u Ujgurów. I istnieje przypuszczenie, że te chipy zostały wyprodukowane przy pomocy pracy przymusowej. A co gorzej, wygląda na to, że samochody zostaną wpuszczone na rynek amerykański dopiero wtedy, gdy te chipy zostaną przez producenta wymienione. Nawet nie zważając na to, że koszta takiej wymiany będą bardzo wysokie, wymiany chipów jednej firmy na chipy innej firmy, to jest to bardzo poważna sprawa, ponieważ Volkswagen znowu w Stanach Zjednoczonych będzie miał złą prasę. Już po skandalu dieslowskim sprzed paru lat nie jest dobrze, a teraz doszły do tego chipy produkowane przez Ujgurów. A w ogóle cała ta ustawa o zapobieganiu przymusowej pracy Ujgurów, którą w Stanach Zjednoczonych, pracę nad którą w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto w 2020 roku, jest bardzo, powiedziałbym, od samego początku antyniemiecka, antyniemieckie firmy. Przytoczyć tu należy wypowiedzi pani Abbas, Ujgurki, która w komitecie dotyczącej tej ustawy podczas jej planowania w Stanach Zjednoczonych mówiła o tym, że niemieckie firmy takie jak Siemens, BMW czy Volkswagen przed 75 laty używały przymusowej pracy Żydów, a teraz po 75 latach nic się nie zmieniło, ponieważ używają chipów i innych rzeczy wyprodukowanych przy pomocy przymusowej pracy Ujgurów. I jeszcze dodała, że współczesne obozy koncentracyjne stają się dochodowymi przedsiębiorstwami, do tego niemieckimi. No cóż, mocno powiedziane, ale niewątpliwie w 2 lata po wypowiedzeniu tych słów ustawa weszła w życie i obowiązuje. A jeśli ktoś chce sprowadzić do Stanów Zjednoczonych towary, które zawierają jakiś element wyprodukowany w tamtym regionie, to uwaga, musi udowodnić, że nie został on wyprodukowany przy pomocy pracy przymusowej. Także efekt tego jest taki, że już nie sam produkt wyprodukowany w takim, a nie innym regionie jest zabroniony, ale jego składniki, najdrobniejsza część, śrubka, która zostanie wyprodukowana w krainie Ujgurów przy pomocy pracy przymusowej, spowoduje zablokowanie wprowadzenia produktu na rynek amerykański. Efekt jest taki, że firmy zagrożone są w tej chwili przez swoich własnych dostawców, którzy nie wiadomo gdzie produkują swoje elementy. I efekt jest taki, że Volkswagen musi sprawdzić swoich dostawców, czy produkty ich nie zawierają zakazanych składników czy też części, a ci dostawcy powinni sprawdzić następnych dostawców, swoich dostawców, ci następnych i tak dalej. Efekt jest taki, że cały łańcuch dostaw musi być przez producenta produktu końcowego, w tym przypadku samochodu sprowadzonego na rynek amerykański, sprawdzony. Tym bardziej, że ustawa działa. W ciągu ostatnich 2 lat, od czasu wejścia w życie ustawy, amerykańscy celnicy zablokowali towary o wartości prawie 3 miliardy dolarów. Na czarnej liście amerykańskich celników znajduje się w tej chwili już 71 firm z Chin, których wszystkie produkty są zakazane. Wśród nich znajdują się nie tylko producenci chipów, ale na przykład producent baterii, firma Camel Group. Camel dostarcza swoje akumulatory nie tylko dla Volkswagena, ale na przykład dla Stellantisa, producenta Citroenów, Peugeotów, Fiatów i Opli.
Dla Stellantisa oznacza to, że nie będzie mógł samochodów zawierających baterie Camela sprzedawać na rynku amerykańskim, ale dla Volkswagena problem jest o dużo większy, ponieważ Volkswagen ma bezpośrednie powiązania z firmą Camel, a mianowicie Camel jest strategicznym udziałowcem firmy Rimac. Firma Rimac to chorwacki producent luksusowych samochodów sportowych, elektrycznych i w tej firmie Volkswagen, a mianowicie jego spółka córka, czyli Porsche, posiada 20% udziałów. A druga spółka Volkswagena, Bugatti, jest joint venture z Rimacem. Podobne problemy ma firma Daimler Trucks, czyli część Daimlera, producenta Mercedesów, który w tej chwili produkuje ciężarówki. Ta firma ma również strategicznego partnera w Chinach i ten partner, firma chińska, znajduje się na liście zakazanych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze się nic nie stało, ale jak tak dalej pójdzie, to może się okazać, że te partnerskie połączenia firm europejskich, niemieckich z chińskimi mogą okazać się powodem do zatrzymania importu całej produkcji Volkswagena albo Daimlera do Stanów Zjednoczonych i wpisania obu firm na czarną listę. A to byłaby absolutna katastrofa dla Volkswagena i dla Daimlera, ponieważ rynek amerykański jest prawie najważniejszym rynkiem na świecie. Zaraz po chińskim. Podsumowując, wygląda na to, że pod nazwą ustawy o zapobieganiu przymusowej pracy Ujgurów znajduje się prawdziwy gospodarczo-polityczny młot, za pomocą którego, w zależności od interpretacji, można na rynek amerykański wpuszczać produkty jednych, a nie drugich firm. I odwrotnie. Tym bardziej, że ta interpretacja należy do amerykańskich urzędników, nie do sądu albo nie wiem, jakiejś poważnej instytucji, tylko po prostu do celników. A celnik nic nie musi. Nie musi udowodnić, że samochód zawiera podzespoły wyprodukowane przez Ujgurów. Siła dowodu należy do tego, który chce produkt na rynku amerykańskim sprzedawać. Jak Amerykanie będą w następnych latach wykorzystywać tą ustawę, można przypuszczać. Będą najprawdopodobniej próbowali ograniczyć produkty pochodzące z Chin, jako że z Chinami konkurują na rynku światowym. Dla firm europejskich to jest naprawdę zły sygnał, tym bardziej, że firmy europejskie są bardzo związane z chińskimi dostawcami podzespołów do samochodów. Szczęście w nieszczęściu, w Niemczech i w Europie wchodzi również podobna ustawa, która nazywa się Lieferkettengesetz, która mówi o tym, że do Niemiec nie można sprowadzać produktów, które zostały wyprodukowane za pomocą pracy niewolniczej, ale również trzeba udowodnić, że produkty te były wyprodukowane z odpowiednią dbałością o klimat. Zobaczymy, czy młot na młot, czyli europejska Lieferkettengesetz, będzie działała i czy za jej pomocą będziemy ograniczać import ze Stanów Zjednoczonych czy też z Chin. Listekel.